Równanie Bernoulliego obok równania ciągłości strugi jest podstawowym równaniem, które pozwala wyjaśnić różne zjawiska fizyczne wtedy, kiedy mamy do czynienia z przepływem cieczy idealnej. A więc, żeby wyprowadzić to równanie, rozważmy następującą sytuację. Wyobraźmy sobie, że mamy rurę, przez którą przepływa ciecz idealna i wiemy z równania ciągłości strugi, że iloczyn A razy V na wejściu musi być równy iloczynowi A razy V na wyjściu, gdzie A to pole przekroju poprzecznego, V1 i V2 prędkość tego prądu. I teraz zastanówmy się, co będzie się działo, jeśli rozważymy, jakie siły działają na tę warstwę cieczy ze strony innych warstw cieczy, które tutaj do tej przemieszczającej się od dołu do góry cieczy będą działały. A więc z równania ciągłości wiemy tylko tyle, że w jednostce czasu do rury wpływa tyle samo cieczy, ile wypływa. Jeśli sobie zapiszemy, jakie siły działają na te warstwy cieczy od lewej strony i od prawej strony, to siła, jaka działa od strony lewej, to jest ciśnienie cieczy po stronie lewej, P1 razy powierzchnia przekroju poprzecznego. I analogicznie z drugiej strony, F2, wartość, to jest ciśnienie z prawej strony razy A2. Siła F2 to jest siła, jaka działa na ciecz ze strony innych warstw cieczy i wiemy, że ona zawsze działa do ścianki cieczy prostopadle. A więc jeśli teraz sobie policzymy pracę, jaka jest wykonywana przez ciecz na wejściu, to ta praca to jest równa iloczynowi siły F1 razy przemieszczenie cieczy DX1. To przemieszczenie zostało oznaczone na rysunku tutaj właśnie przemieszczenie warstwy cieczy po lewej stronie jako dx1, na wyjściu jako dx2. I analogiczne równanie będziemy mogli napisać dla pracy wykonywanej przez ciecz na wyjściu. Jednak należy zwrócić uwagę, że o ile tutaj siła i przemieszczenie mają ten sam kierunek i w związku z tym między nimi występuje kąt 0 stopni, a zatem w iloczynie skalarnym między siłą a przemieszczeniem mamy siła razy przemieszczenie razy kosinus zera, dlatego w rezultacie otrzymujemy po prostu tylko F1 razy DX1. Natomiast jeśli analizujemy tę część wody, która wychodzi w prawo, przemieszcza się w prawo, to ze względu na to, że z tych warstw zewnętrznych cieczy działa siła w lewo, to między siłą a przemieszczeniem mamy kąt 180 stopni i wtedy w iloczynie skalarnym, za pomocą którego jest definiowana praca, to jest wtedy F2 razy DX2 razy kosinus kąta między nimi, czyli 180 stopni, dlatego pojawia się tutaj minus. Reszta bez zmian, wyrażamy siłę F2 jako P2 A2. I kolejno oczywiście iloczyn powierzchni przekroju poprzecznego i wysokości walca DX1 albo DX2 daje nam objętość elementarną DV. Ta elementarna objętość oczywiście musi być taka sama, dlatego że mamy do czynienia z tym samym płynem. I jest to płyn o stałej gęstości. Jak to właśnie pokazuje to równanie? Element masy to jest gęstość razy element objętości i ponieważ w jednostce czasu taka sama ilość masy wpływa i wypływa, gęstość jest ta sama, no to z tego będzie wynikało, że dV1 i dV2 będzie takie samo po lewej stronie i po prawej stronie. Zapiszmy teraz, jak wygląda zmiana energii potencjalnej. Będziemy to robić po to, żeby wyrazić czy połączyć ze sobą zmianę energii całkowitej mas wody z pracą wykonywaną przez wodę. A więc zmiana energii potencjalnej elementu masy dm to jest równa gęstość razy przyspieszenie ziemskie razy dv, czyli po prostu masa, element masy razy przyspieszenie ziemskie i razy wysokość, na jaką ta woda ma się wznieść. Czyli z położenia y1 na położenie y2, a więc y2 minus y1.
Jeśli chodzi o energię kinetyczną, to woda wpływając z lewej strony ma pewną prędkość V1, a więc element masy będzie miał, element masy wody będzie miał ten element, miał energię kinetyczną, element masy rho dV i na wyjściu V2 kwadrat przez 2, na wejściu V1 kwadrat przez 2, a więc zmiana energii kinetycznej to będzie energia kinetyczna na końcu minus energia kinetyczna na początku. Jeśli teraz skorzystamy z twierdzenia o równoważności pracy i energii, które mówi, że praca siły niezachowawczej jest równa zmianie całkowitej energii cząstki i w tym wypadku tą naszą cząstką jest elementarna masa wody, to jeśli podstawimy za DEK i DEP to, co przed chwilą policzyliśmy, oraz za DW tą pracę, która została wykonana przez wodę, to otrzymamy następujące równanie. No widzimy, że w tym równaniu wszędzie występuje dV, możemy zatem podzielić obydwie strony równania przez dV, no i otrzymujemy następujące równanie po odpowiednim, po przenoszeniu tych wielkości, które mają indeks 1 na lewą stronę i indeks 2 na prawą stronę. A więc widzimy, że dla dowolnego miejsca tej wody, która się przemieszcza w rurze, możemy napisać następujące równanie, że ciśnienie plus energia kinetyczna przypadająca na jednostkę objętości plus energia potencjalna przypadająca na jednostkę objętości dają wartość, która jest stała, nie zmienia się. I to jest treść równania, które jest nazywane równaniem Bernoulliego, bo przez Bernoulliego zostało wyprowadzone i jest niezwykle pożytecznym równaniem pozwalającym wyjaśnić różne zjawiska fizyczne. Jako przykład rozważmy taki prosty przykład. Mamy wodę w butelce i poziom wody jest, tak jak tutaj zostało oznaczone to przez Y1, i poniżej zostały zrobione otwory w tej butelce i widzimy, że struga wody, która jest najbliżej tej górnej powierzchni cieczy, ma tor, który wskazuje na to, że prędkość początkowa jest najmniejsza, tu prędkość początkowa jest większa, a tu największa, bo zasięg tej strugi jest tym większy, im jest niżej położony otwór. Żeby dokładnie wyjaśnić to zjawisko, korzystamy właśnie z równania Bernoulliego. Piszemy sobie to równanie dla dwóch różnych właśnie poziomów, dla poziomu Y1 i dla poziomu Y2. I w jednym i w drugim przypadku zakładamy, że prędkość na górze jest w chwili, kiedy zaczyna woda wypływać, jest z tych otworów, jest, kiedy zaczynamy analizować ruch, jest równa 0, czyli V1 będzie równe 0, natomiast V2 będzie różne od 0. Różnica między Y2 i Y1 to jest położenie tego otworka względem górnej powierzchni cieczy w chwili początkowej. Ciśnienie jest takie samo, więc możemy tutaj wyeliminować. No i po założeniu, czy skorzystaniu z tego, że V1 na górze prędkość cieczy, można założyć, że jest równa 0, otrzymamy równanie, które pozwala określić właśnie z jaką prędkością na określonej wysokości porusza się ta ciecz. Możemy obydwie strony równania podzielić przez rho i otrzymamy następujące równanie, że prędkość na wysokości, na której znajduje się otworek Y2, jest równe pierwiastek z 2G razy Y1 minus Y2. A więc im niżej znajduje się otwór, tym większa jest prędkość wypływu i większy jest zasięg strumienia wody. Bardzo dziękuję za uwagę.